Witam 31. sesję Rady Gminy Zarzecze 8 kadencji. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Zarzecze są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję zaproszonych gości. Witam wójta gminy Zarzecze Tomasza Burego, panią skarbnik Zofię Wilk, pracownika panią Anetę Ziętek, pana Pawła Płocicę, pracownika Urzędu Gminy oraz pana Wacława Cwynara z Zarzeckiej Fundacji Sportów Lotniczych i Modelarstwa. Szanowni Państwo, w ustawowym terminie otrzymali Państwo materiały na sesję. Na dzisiejszej sesji na 15 radnych obecnych jest 9, więc podejmowane uchwały są prawomocne. Otrzymali Państwo również planowany porządek obrad. Proszę bardzo, czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Punkt piąty, informacja o trybie i sposobie załatwiania interpelacji i zapytań radnych. Punkt szósty, sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Łapajówce. Punkt dziewiąty, dyskusja, wolne wnioski. Punkt dziesiąty, zamknięcie obrad sesji. W takim razie, Szanowni Państwo, przejdźmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Pan Grzegorz. Jestem za. Pan Jakielaszek Andrzej. Jestem za. Kobal Wiktor za. Pan Kopkowicz Daniel. Jestem za. Pan Kucza Jacek. Za. Pan Marion Grzegorz. Jestem za. Pan Pieniążek Mariusz. Za. Pan Szabowski Krzysztof. Za. Pan Grazerek Wojciech. Za. Szanowni Państwo, protokołu. W takim razie proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Pan Cielec Grzegorz. Jestem za. Pan Jakielaszek Andrzej. Jestem za. Kobar też za. Pan Kuszkowicz Daniel. Jestem za. Pan Kucza Jacek. Za. Pan Magon Grzegorz. Jestem za. Pan Pieniążek Mariusz. Za. Pan Szabowski Krzysztof. Jestem za. I pan Grazerek Wojciech. Jestem za. Dziękuję bardzo. Protokół z 30 sesji Rady Gminy Zarzecze został przyjęty przez Radę 9 głosami za. Przechodzimy do punktu 5. Informacja o trybie i sposobie załatwiania interpelacji i wniosków radnych. Proszę tutaj pana wójta o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący wraz z szanowną radą, szanowni zaproszeni goście. W okresie międzysesyjnym wpłynęło jedno zapytanie pani radnej Rady Gminy, pani Katarzyny Balowender. Odczytam. Zgodnie z paragrafem 42 statutu Gminy Zarzecze składam zapytania w następujących sprawach. Pierwsze, utworzenie przejścia dla pieszych w Zarzeczu z ulicy Miłej na ulicę Świętego Jana Pawła II. Uzasadnienie. Proszę o informację na temat podjętych działań w związku ze złożonym przeze mnie dwukrotnie ustnym wnioskiem w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w Zarzeczu z wylotu ulicy Miłej na ulicę Świętego Jana Pawła II na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 czerwca 2021 roku. Po raz pierwszy zasygnalizowałam panu wójtowi taką potrzebę. Później na sesji 25 czerwca po raz kolejny pragnę zaznaczyć, jak ważne jest to zadanie. W tym miejscu wszyscy piesi, zarówno mieszkańcy ulicy Spacerowej, Miłej, Widokowej, jak i osoby spacerujące tą ulicą, przechodzą przez jezdnię na chodnik znajdujący się po przeciwnej stronie na ulicy Świętego Jana Pawła II. Z uwagi, że ulica Świętego Jana Pawła II jest drogą powiatową, ruch na niej jest duży, a pojazdy poruszają się po niej dość często z niedozwoloną prędkością. Drugie, punkt zabezpieczenia dróg gminnych przed ich wymywaniem przez ulewne deszcze. Uzasadnienie. W ostatnim czasie bardzo często dochodzi do gwałtownych ulew na terenie naszej gminy, dlatego zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zabezpieczenia tych dróg gminnych, których nawierzchnia jest wypłukiwana przez ulewne deszcze. Na terenie Zarzecza nagminnej sytuacja powtarza się w przypadku dwóch dróg gminnych. To jest ulica Widokowa i droga położona na działce 77 prostopadle do ulicy Długiej. To jest
nie tylko problem osób zamieszkujących przy tych drogach, ale także uczestników ruchu i mieszkańców, których posesje są usytuowane vis-a-vis tych dróg. Przy zbiegu ulicy Widokowej Miłej po każdej ulewie pozostaje spora warstwa błota, która jest nie do pokonania przez pieszego. Jeśli nie zostanie ona w porę usunięta, to po usunięciu proch, jaki z niej powstaje za każdym razem, gdy przejeżdża po nim jakikolwiek pojazd, unosi się i osadza na ogrodzeniach, schodach, oknach i elewacjach posesji znajdujących się przy zbiegu tych ulic. Jest to bardzo uciążliwe i generuje koszty czyszczenia i sprzątania dla mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o wylot z ulicy położonej na działce numer 77 na drogę powiatową, ulica Długa, wypukane duże kawałki cegieł, pustaku i innego nawiezionego tam gruzu budowlanego powodują całkowity paraliż drogi powiatowej, staje się ona nieprzejezdna. Zdaję sobie sprawę, że wybetonowanie czy wyasfaltowanie w tym momencie tych dróg jest niemożliwe, ale proszę o podjęcie konkretnych działań w celu zminimalizowania negatywnych skutków kolejnej takiej sytuacji, uwzględnienie w pierwszej kolejności w budżecie na przyszły rok wykonania utwardzenia i zabezpieczenia tych dróg. I odpowiedź. W odpowiedzi na złożone w dniu 18 sierpnia 2021 zapytanie w sprawach 1. Utworzenia przejścia dla pieszych w Zarzeczu w rejonie skrzyżowania ulic Miłej i Świętego Jana Pawła II. 2. Zabezpieczenia dróg gminnych przed ich wymywaniem przez ulewne deszcze. Informuję o podjętych wyżej wymienionych sprawach następujących działaniach. 1. Utworzenia przejścia dla pieszych w Zarzeczu nastąpi po posiedzeniu Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu oraz zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu przez Powiatowy Zarząd Ruchu Przeworsku, o które wnioskowałem u starosty przeworskiego na przebudowę dróg gminnych w dniu 12 sierpnia 2021 w ramach naboru programu Polski Ład. Złożony został wniosek na robotę o wartości 26 milionów, z czego dofinansowanie w kwocie 24 795 tysięcy, w tym na przebudowę ulicy Miłej Widokowej wraz z budową chodników przy tychże drogach łącznej wartości 793 150 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji problem zostanie rozwiązany w ciągu najbliższych 2 lat. Na chwilę obecną usuwaniem skutków nawałnic zajmują się pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy Zarzecze po otrzymaniu sygnału od mieszkańców bądź sołtysa wsi Zarzecze. Dodatkowo tutaj jeszcze powiem, że ulica Miła i Widokowa, dopiero tam było wykonane kanalizacja i wodociąg i myślę też, zobaczymy jak tam z naborem wniosków, czy będzie pozytywnie rozpatrzona, ale mamy na uwadze tą drogę. Druga to jest na działce 77, myślę tam już powstają działki budowlane, domy i myślę też jakoś podejdziemy do tego, żeby nawierzchnię tej drogi naprawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Okres międzysesyjny to jest od 29 lipca do 26 sierpnia do dzisiaj. 30 lipca oficjalne zakończenie programu Centrum Integracji Społecznej. Podziękowaliśmy grupie 30-osobowej za pomoc na rzecz naszej gminy w realizacji różnego rodzaju zadań i tutaj kolejny wniosek będziemy łącznie z Caritasem składać. Myślę, że jest nadzieja, że nowe Centrum Integracji powstanie na przełomie marca i kwietnia, bo musi być półroczna przerwa. Dodatkowo od 1 września będzie w ramach trwałości projektu Centrum Integracji Społecznej zatrudnione 10 osób, to co na poprzedniej sesji deklarowaliśmy, to wpłatę 350 zł za osobę miesięczną, także od września tam jest dziesiątka, także myślę, że też będą delegowani tutaj na sołectwa i będą nam pomagać. 1 sierpnia w Przeworsku odbyło się powiatowe święto chleba, gdzie też jako gmina Zarzecze uczestniczyliśmy w tej sprawie chlebowej. Także dziękuję tutaj za udział dziękuję naszym paniom z Koła Gospodyń Wiejskiego, z Maćkówki, Siennowa. Również dziękuję tutaj pani przewodniczącej Zofii Kalamarz za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Również 1 sierpnia 26 dzieci z gminy Zarzeczy wyjechało na kolonię letnią w Rajskie w Bieszczady, organizowaną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 2 sierpnia dzieci z gminy Zarzeczy wyjechały na kolonię letnią do Leska, organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W ramach pobytu na kolonii dzieci uczestniczyły w organizowanych wycieczkach oraz zajęciach sportowych, zapoznawczych, rekreacyjnych, wychowawczych. 3 sierpnia odbyła się wideokonferencja z wojewodą podkarpackim oraz komendantem Państwowej Straży Pożarnej dotyczących szczepień. 4 sierpnia odbyło się nagranie promujące akcję Caritas. 7 sierpnia w Starostwie Powiatowym odbyło się 75-lecie powołania Ludowych Zespołów Sportowych. 11 sierpnia uczestniczyłem w Naradzie Dyrektorów Szkół z terenu gminy Zarzecze. Również 11 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. To jest na zasadzie takiej, że Urząd Marszałkowski deklaruje pomoc dla inwestorów z promocją naszej gminy, bądź też w pomocy sprzedaży wytworzonych materiałów przez naszych przedsiębiorców. 15 sierpnia uczestniczyłem w obchodach Święta Wojska Polskiego w Hadlach Kanczuckich. 16 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Polskiego Ładu. 18 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami dotyczącym organizacji dożynek gminnych. 19 sierpnia wraz z komendantem WKU Jarosław wręczyłem srebrne medale za zasługi państwu Teresie i Kazimierzowi Stabryła. 22 sierpnia za rzecz odbyły się dożynki gminne połączone z ogólnopolską akcją Akademia Caritas Dzieciom, w ramach której 300 dzieci z terenu naszej gminy otrzymało wyprawki szkolne w postaci plecaków wraz z wyposażeniem. I tutaj chciałbym podziękować. Dziękuję księżom na czele z arcybiskupem Adamem Szalem za odprawienie mszy świętej. Dziękuję Gminnej Orkiestrze Scholi, wszystkim artystom. Dziękuję starostom dożynek, panu Michałowi Cząsce i pani Małgorzacie Lubeckiej. Dziękuję wszystkim sołtysom, radnym, wieńczarkom, wieńczarzom, kołom gospodyń wiejskim, zespołom śpiewaczym z Kisielowa, Rożniatowa, Maćkówki, ochotniczym strażom pożarnym, klubowi seniora, wszystkim bryczkarzom. I tutaj słowo podziękowania kieruję do pana radnego sołtysa, pana Wojciecha Wlazełka, za zorganizowanie tych pięknych bryczek. Dziękuję Spółdzielni Socjalnej Parkowa, dyrektorom, kierownikom, pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek, wszystkim organizatorom atrakcji, stoiska, punkty medyczne, sponsorom, partnerom, mieszkańcom, zaproszonym gościom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji dożynek gminnych i takiej inauguracji akcji Akademia Caritas Dzieciom. Dziękuję również też pani sołtys z Zalesia, bo w tym roku jak gdyby Zalesie przewodniczyło tym dożynkom gminnym. Kończąc, chciałbym podziękować dyrektorowi Caritas Polska, księdzu Marcinowi Życkiemu oraz dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej, księdzu Arturowi Jańcowi za zaufanie i powierzenie naszej gminie za rzeczy organizacji tego przedsięwzięcia. Na pewno myślę, że to też jest promocja naszej gminy. 23 sierpnia uczestniczyłem w Naradzie Dyrektorów Szkół z terenu naszej gminy i dzisiaj 26 sierpnia uczestniczyłem w Radzie Społecznej SP ZOS. Takie dodatkowe informacje na temat inwestycji. To w dniu 20 sierpnia podpisaliśmy umowę na budowę 100 metrów chodnika przy ulicy Nadrzędnej w Zarzeczu. Wykonawcą robót jest firma Potek Zarzecza, która wykona zadanie, to jest 29 889 zł. W dniu 24 sierpnia został wybrany wykonawca budowy oświetlenia na ulicy Świętego Jana Pawła II w Zarzeczu, to jest przy Cegielni. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Energobud z Kanczugi, które wykona zadanie w kwocie 65 tysięcy złotych, 190 zł. Początkowo kosztorys był na 98 tysięcy. Myślę, że tutaj będą już oszczędności. I w dniu 25 sierpnia został również wybrany wykonawca
robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowych, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w budynku Arkady w Zarzeczu. Roboty budowlane wykonał firma Agbud z Sieniawy w kwocie 132 979,70 zł. Tu też było kosztorys, było na około 190 tysięcy złotych. I pozwolenia na przebudowę tego centralnego ogrzewania jest tak samo i na budynku Jaskółka, ze względu na to, że tam w okresie zimowym są skargi mieszkańców, że te budynki są niedogrzewane, czyli ta instalacja jest cała zakamieniona, dlatego myślę, że na przyszły rok będziemy starać się zabezpieczyć środki, żeby wykonać w tamtych mieszkaniach pozostałe remonty. I trwa teraz też remont OSP, budynku OSP w Zalesiu. Dodatkowo też otrzymałem dzisiaj informację, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę przejść dla pieszych powiat przeworski składał wniosek na 5 przejść dla pieszych i w tym jedno przejście będzie, to jest kwota około chyba 200 tysięcy złotych, realizację tego przejścia dla pieszych i w naszej gminie tutaj przy Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu będzie budowane to przejście dla pieszych. Dodatkowo też chciałbym podziękować tutaj radnym naszym powiatowym, panu staroście, całemu zarządowi w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu powiatu przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. I tutaj od powiatu otrzymaliśmy taką dotację, czyli parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem ofiarowanej Najświętszej Marii Panny w Pełnatyczach na zadanie gruntowny remont prezbiterium kościoła wraz z wykonaniem nowej nastawy ołtarzowej w kościele parafialnym pod wezwaniem ofiarowania Świętej Marii Panny w Pełnatyczach. To jest kwota 40 tysięcy złotych i gmina otrzymała na konserwację ołtarza z przydrożnej kaplicy w Opojówce, kwota 20 tysięcy złotych i tutaj w tym roku już będą zakończone te prace konserwatorskie na tej kaplicy w Opojówce. Dodatkowo gmina Zarzecz otrzymała środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 84 668 zł 80 groszy w ramach programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł 4. To jest 23 tysiące złotych 28 groszy na zakup środków typu maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji dla osób niepełnosprawnych, które figurują w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu, czyli to jest pobierają świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych lub o pomocy społecznej. 16 640 zł na hipoterapię dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zarzecze. 45 000 zł na usługę rehabilitacyjną domową dla 40 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. I wnioski były przygotowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, który również będzie realizował ten program. Tutaj dziękuję pani kierownik Annie Krzeszowskiej-Gwóźdź wraz z wszystkimi pracownikami. I również w dniu 14 września jest planowany taki dzień osób niepełnosprawnych w gminie Zarzecze, na który serdecznie wszystkich zapraszam. Jeżeli chodzi o oświatę, w roku szkolnym 2021-2022 do zespołu szkół imieniem Wincentego Witosa zostało zrekrutowanych 123 uczniów, w tym 87 uczniów z Ukrainy. Powstanie 4 oddziały: pierwszy klas, klasa branżowa, technikum logistyczne, technikum informatyczne, technikum żywienie rolnik. I w zespole szkół w Zarzeczu został utworzony dodatkowo oddział przedszkolny dla 24 dzieci. Od 1 września 2021 w szkole będzie funkcjonowało dwa oddziały zerówki, cztery oddziały przedszkolne 10-godzinne oraz dwa oddziały przedszkola, do których łącznie będzie uczęszczało 120 dzieci i zespół szkół w Zarzeczu będzie liczył od 1 września 27 oddziałów. Również w szkołach Maćkówce, Siennowie i Żurawiczkach oprócz zerówek
funkcjonują 8 i 10 godzinne oddziały przedszkolne, do których będzie uczęszczać 60 dzieci. Natomiast zerówka uczyć się będzie 33 dzieci i z dniem 1 września 2021 roku na terenie gminy Zarzecze wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 213 dzieci. Myślę, że utworzenie tych 80 godzinnych oddziałów spowodowało to, że tutaj dzieci zostały zatrzymane jak gdyby na terenie naszej gminy, czyli jeżeli dziecko jest w żłobku, w przedszkolu, czyli jest wizja taka, że będzie w szkole podstawowej i myślę, że później w kolejnych latach w szkole średniej. I tutaj też myślę, że taki myślę dla nas wszystkich sukces, bo też przed trzema laty, jak zastanawialiśmy się, czy przejąć szkołę rolniczą, było 16 dzieci w internacie, a teraz będzie około 190 dzieci, czyli tutaj praktycznie przez te 3 lata zapełniliśmy cały internat i myślę dalej będziemy szukać nowych kierunków, żeby promować tutaj naszą szkołę. I dzisiaj też jeszcze ta sesja nadzwyczajna, w trybie nadzwyczajnym jest też uchwalona ze względu na to, że mamy do wprowadzenia, bo tak na szybko dyrektor tutaj zespołu szkół imieniu Wincentego Witosa zwrócił się, że dokonanie zmian w planie wydatków. Mam taki projekt Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Tu jest do wprowadzenia kwota około 123 tysięcy złotych. Realizowanego w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. I tu jeszcze wcześniej chciałbym podziękować za tą dotację z PFRON-u. To jest ta kwota ponad 84 tysiące, to jest 100% dofinansowania. Chciałbym tutaj podziękować panu dyrektorowi Maciejowi Szymańskiemu za wsparcie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Proszę tutaj o zabranie głosu panią skarbnik Zofię Wilk. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, w projekcie uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz po wniesionych autopoprawkach w dniu dzisiejszym w budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 347 775 zł i 75 groszy. W tym zwiększa się dotację celową, dochody zwiększa się dotacją celową od wojewody podkarpackiego na zadania własne bieżące. Jest to zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku 16 073 zł 67 groszy. Dotacja celowa od wojewody podkarpackiego na zadania własne inwestycyjne. Jest to też zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionego na zadania inwestycyjne w 2020 roku. Jest to kwota 23 017 zł i 28 groszy. Oprócz tego zwiększa się dochody. Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i to są środki, które wpłynęły na budowę placu zabaw w Pełnotyczach i w Zarzeczu. Jest to dotacja w ramach PROW 70 368 zł. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów realizowanego w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. To jest właśnie ten program realizowany w Zespole Szkół imieniem Wincentego Witosa i tutaj wpłynęła transza 123 288 zł. Oprócz tego
dzisiejszymi autopoprawkami zwiększono właśnie środki przekazane z państwowych funduszy celowych z PFRON-u, tak jak już pan wójt wcześniej mówił. Jest to dofinansowanie z programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi i jest tu wprowadzona kwota 23 028 zł i 80 groszy. Oprócz tego zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 92 tysiące z tytułu usług za noclegi i wyżywienie w internacie Zespołu Szkół imieniem Wincentego Witosa w Zarzeczu. Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu umów i muszą być te środki wprowadzone, ponieważ też po wydatkach będą wprowadzone, bo będą realizowane wydatki już, bądź też wydatki zostały zrealizowane. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 508 666 zł 22 grosze, to już też po wniesionych autopoprawkach. I wydatki te środki te przeznacza się na wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych, zakup barierek ochronnych na montaż przy drogach gminnych, usługi remonterem oraz pracę równiarką. Jest to kwota 32 tysiące zł. Oprócz tego zwiększa się wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Pełnatyczach do 8 tysięcy zł i przebudowa drogi gminnej w Maćkówce 30 tysięcy zł, łącznie 38 tysięcy zł. Na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego jest to kwota 1458 zł i 95 groszy. Na wydatki inwestycyjne budowa placu zabaw w Pełnatyczach i w Zarzeczu 110 590 47. Tu państwu powiem taką sytuację, że w uchwale budżetowej te wydatki były zaplanowane na paragrafie 605. W związku z tym, że otrzymaliśmy te środki w wysokości 70 368 zł i wprowadziliśmy je na zadaniu inwestycyjne jako środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tak samo trzeba było zaksięgować teraz wydatki jako środki, jako wydatek ze środków europejskich i jako wydatek nasz własny. Oprócz tego zwiększono wydatki związane właśnie z realizacją tego projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, który już będzie miał realizację rozpocznie realizację w tym miesiącu, czyli jest to kwota 123 288 zł. Zwiększa się również wydatki w związku z tymi środkami otrzymanymi z PFRON-u na zakup właśnie tych środków higienicznych, przede wszystkim maseczek dla tych osób. Tym wsparciem planuje się objąć grupę osób niepełnosprawnych z terenu gminy Zarzecze w najtrudniejszej sytuacji życiowej w czasie stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup dla wyżej wymienionych osób pakietów ochronnych. I oprócz tego zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, kwotę 2000 zł. Oraz wydatki na zakup środków żywności do internatu oraz wyposażenia do schroniska młodzieżowego kwotę 142 300 oraz wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego przy działce numer ewidencyjny 1298, 1305, 1306, 1596 w Siennowie, kwota 26 tysięcy zł oraz w Maćkówce jeszcze na wykonanie oświetlenia przeznacza się 10 tysięcy zł, czyli łącznie 36 tysięcy. A wydatki, jak już wcześniej mówiłam, te 110 tysięcy zmniejsza się na placu zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczu, gdzie było to zaksięgowane na paragrafie 605. Oraz wydatki bieżące na zakup materiałów w techników i branżowych szkołach 50 tysięcy oraz wydatki bieżące związane z podróżami służbowymi krajowymi 300 zł. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę jeszcze o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Grzegorza Magonia.
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Po omówieniu projektu uchwały przez Panią Skarbnik Komisja pozytywnie zaakceptowała przedstawiony projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Pan Cielec Grzegorz. Jestem za. Pan Jaklaszek Andrzej. Jestem za. Obywatel za. Pan Kupkowicz Daniel. Jestem za. Pan Kucza Jacek. Za. Pan Magoń Grzegorz. Jestem za. Pan Pieniążek Mariusz. Za. Pan Szabowski Krzysztof. Jestem za. I pan Glazerek Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Szanowni Państwo, Rada Gminy Zarzecze podjęła wyżej wymienioną uchwałę 9 głosami za. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łapajówce. Proszę tutaj o zabranie głosu pana Pawła Płucicę i oczywiście pana prezesa Wacława Cymana. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gospodarca Zarzecka Fundacja Sportów Lotniczych i Modelarskich wpisana nie tak dawno do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 912-987 złożyła wniosek do wójta gminy o wydzierżawienie części działek 273-275 położonych w Łapajówce o łącznej powierzchni 1 hektara i 35 arów. Wnioskodawca prowadzi fundację, która stara się o pozwolenie na utworzenie lądowiska dla sportów lotniczych. Teren w Łapajówce jest miejscem idealnym do prowadzenia tego typu sportów. Obecny tutaj wnioskodawca spotkał się z mieszkańcami wsi Łapajówka na zebraniu wiejskim, gdzie omówił zasady prowadzenia tego lądowiska, a na zebraniu wiejskim mieszkańcy wyrazili zgodę na tego typu działalność. Wnioskodawca planuje prowadzić szkolenia, organizować wydarzenia sportowe oraz zloty. Zgodnie z artykułem 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może udzielić zgody wójtowi gminy na odstąpienie od procedury przetargowej i zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata. W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję bardzo. To ja tylko tak mówię, może krótko. Ja już to wyjaśniłem na ostatniej sesji, przybliżyłem naszą działalność, tym bardziej, że wiadomo, to nie jest działalność gospodarcza w sensie, która będzie przynosić nam jakieś dochody, tylko po prostu to jest szerzenie naszej pasji, którą jest lotnictwo. A przy tym myślę, że no, dzieci, które będą tam przybywać, bo chcemy taki nowy pomysł, jeszcze przy okazji się zrodził, że chcemy tam w hangarze, który powstanie, chcemy zrobić pracownię modelarską, gdzie mamy duże doświadczenie, mamy instruktorów, którzy w tej chwili w Jarosławiu to prowadzą, więc myślę, że będzie fajnie można połączyć te zajęcia szkolne nawet u nas tam na lądowisku, jeżeli oczywiście Państwo wyrazicie zgodę na to. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bo to naprawdę by było mówić o wszystkim, coś zapytać, to chętnie odpowiem i udzielę informacji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja mam takie dwa krótkie pytania. Oczywiście nie mam tutaj uwag, skoro mieszkańcy jasno zdeklarowali, że chcą tego typu przedsięwzięcia u siebie. Ja jestem jak najbardziej za. Chciałem tylko pana wójta zapytać, czym spowodowany jest ten 10-letni okres dzierżawy, bo w pracy tutaj samorządu przyzwyczailiśmy się, że zazwyczaj są 5-letnie takie bezprzetargowe dzierżawy. I druga sprawa jest taka, czy jak będzie formułowana umowa, jeżeli chodzi o jej ewentualne, nie daj Boże, krótsze rozwiązanie. Pytam dlatego, że już mamy doświadczenia z poprzedniej kadencji z różnymi takimi przedsięwzięciami. Oczywiście nie przewiduję, żeby tu były jakieś problemy, ale jako reprezentant mieszkańców muszę o to zapytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja odpowiem na pierwsze pytanie, więc dlaczego na 10 lat? Powiem Państwu tak, my mamy doświadczenie, bo po prostu jestem też członkiem klubu jarosławskiego i wiemy, jak to wszystko się odbywało na tym lądowisku, na tym, które tam powstało w Laszkach, więc wiemy, że nakład pracy, który poniesiemy, ludzi, którzy będą w to zaangażowani, jest naprawdę duży i teraz tak, jeżeli władza się zmieni pana wójta w przyszłości, to my, nasza praca
no, że tak powiem, może pójść na marne, bo różnie to może być. My bierzemy to w ten sposób, że no, władza się może zmienić, przyjdzie inny wójt i powie, no słuchajcie, no dobra, fajny jest ten, ale ja mam kogoś innego na to miejsce i na ten teren. Więc no, chcemy po prostu na taki okres, żebyśmy mieli ten komfort, żeby móc tam coś utworzyć, które nam będzie przez najbliższe, dłuższe lata służyło. Tym bardziej, że to nie jest, tak cały czas powtarzam, działalność, która będzie prowadzona codziennie od rana do wieczora, to tylko będą weekendy, ewentualnie lotne dni, gdzie jest fajna pogoda. I my, każdy z nas, z członków z tej fundacji, pracujemy i to jest po prostu naszym dodatkowym tylko będzie zajęciem, więc to będzie naprawdę w godzinach takich, które ani nikomu nie będą przeszkadzać, uważam, ani nie będzie to prowadzone w jakiś uciążliwy sposób dla mieszkańców. Także ja już to wyjaśniałem na spotkaniach, dlatego stąd chcieliśmy na 10-letni okres, gdyż, no mówię, nie chcemy później, żeby jakaś sytuacja taka się stworzyła, że przyjdzie inna władza i powie wam dziękujemy. Po prostu robimy to społecznie bardziej, to nie jest, że mamy jakieś nie wiadomo jakie środki, nie wiadomo skąd, tylko to będzie nasza wspólna praca wszystkich członków, taka, która nie jest związana z czymś, co będzie przynosiło dochody. Dlatego stąd ten okres 10-letni. A drugą część może pan wójt dopowie. Szanowni Państwo, tutaj pan Cwynal jak gdyby to przedzwonił chyba rok temu, prawie rok temu nasze takie spotkanie nastąpiło, czy nasza gmina ma jakiś taki teren. Ja wstępnie mówiłem, że no tutaj będziemy starać się poszukać tego terenu i w trakcie, to że oprócz tego zebrania wiejskiego były też już drugie takie było zebranie, bo na początku wiadomo, że najważniejsi są mieszkańcy, czy wyrażą tak. Zgodę. Wiadomo, część tego mienia jest też dzierżawione przez rolników, wiadomo, są w różnych programach, tutaj było spotkanie z rolnikami, którzy dzierżawią część tego gruntu, tak żeby nie dochodziło w przyszłości do sporów. A tutaj, jak pan prezes, bo mówię, później tam fundacja powstała, pan prezes mówił, że no dla nich też oni wydają jak gdyby własne środki finansowe. Tu nie jest to, że gdzieś tam jakieś dotacje były pobierane na to. No i chcą mieć po prostu takie jak gdyby zabezpieczenie, bo też i zgłoszenie tego gruntu do, z tego co wiem, że Urząd Lotnictwa Cywilnego czy coś, to jest wiadomo szereg pozwoleń, dokumentów i też no, chcieli mieć taki jak gdyby psychiczny komfort, że żeby ktoś za chwilę no, nie powiedział, że dobra nam się nie podoba gdzieś za 2 czy 3 lata i wypowiadamy tą umowę. Wiadomo, że będzie zawarte, że jako gmina też możemy wypowiedzieć tą umowę, bo różnie w życiu bywa, wiadomo, ale też jest takie przy rozmowie, jak gdyby były takie no, decyzje zabezpieczenia dla nas podjęte, że tutaj fundacja ma może nie świadczyć usługi nam, ale przy wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej gminy będą tam czy przeloty, czy wystawy bezpłatnie i dodatkowo też fundacja będzie organizować jakieś kursy czy na paralotnie, czy tam na awionetki i też z takim jak gdyby zaznaczeniem, że ci kursanci będą tutaj mieszkać w internacie i też tak, żeby jakoś dla gminy był dodatkowy dochód. Ja myślę, że tutaj, tak jak przy tych dożynkach, już fundacja jak gdyby wystawiła swój sprzęt, czyli tu wiadomo, że to są osoby z pasją. Pasja wiadomo kosztuje, czyli ja się cieszę, że coś takiego będzie tutaj na terenie naszej gminy, bo myślę, że tak jak była akcja tego tornistra pełnego uśmiechu, gdzie też to poszło w TVP Info, nie? Poszło to w świat, o Zarzeczu, wiadomo, że jest pałac, muzeum. Myślę, że to dodatkowym będzie atutem dla naszej gminy i
Dlatego ta umowa jest jak gdyby, bo też tam jest budowa jakiegoś tam hangaru. Później wiadomo, że to nie jakieś tam, że będą fundamenty czy coś, żeby tego sprzętu gdzieś co chwilę nie przywozić, nie tam na lawecie czy coś. Ja myślę, że tu jest taka wspólna inicjatywa nasza i myślę, że to będzie dla naszej gminy dodatkowo taką atrakcją. Dodatkowo, tak jak mówiłem, że wszyscy, którzy będą mieli taką potrzebę przy organizowaniu imprez, wszystko ma być to wykonywane bezpłatnie. Tak? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, ja mam takie pytanie, bo Pan tutaj wspomniał, że całkiem niedawno fundacja została założona i że Państwo korzystaliście z lotniska czy z lądowiska gdzieś w gminie Laszki. Tak. Chciałem zapytać, czy nadal korzystacie z tamtego lotniska, czy będziecie korzystać już tylko z tego, czy to była jakaś taka oddzielna rzecz? Tak. I troszkę mam doświadczenia z taką działalnością na terenie gminy, na której pracuję. Akurat takie lądowisko było, bo został ogłoszony przetarg i w tej chwili nie wiem, czy stowarzyszenie akurat lotnicze przystąpi, czy nie. Chciałem zapytać, bo wspomniał Pan też o hangarze. No zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest taki budyneczek, hangar typu jakiś tam garaż na mały samochodzik, tylko na pewno jakiś gabarytach, który tam no, pomieściłby to, o czym tutaj Panowie mówicie. Bo tak jak słusznie Pan wspomniał, to jest faktycznie pasja i wszyscy wiemy, że całkiem nie tania, bo tak to akurat wygląda. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że jak Państwo rozmawialiście z mieszkańcami, to jak wspomniał Pan Wójt, no to zdają sobie z tego sprawę, że no, te przeloty w jakiś tam sposób będą, trochę tego hałasu będzie, bo to tak mniej więcej też wygląda. No i oczywiście utrzymanie tego terenu, no bo wiadomo jest tak, że tą trawę tam trzeba będzie w pewnym stopniu utrzymywać. Także przepraszam, bo ja nie byłem na tamtym spotkaniu, w którym Pan Prezes był, a dzisiaj nie mogliśmy porozmawiać. Więc mam takie pytanie właśnie w tej kwestii, czy Państwo korzystacie z tamtego lotniska, czy już nie będziecie korzystać? Może coś o tym hangarze, czy jest jakieś takie... Więc może jeżeli chodzi o pierwszą część, więc tak, my, część naszych członków, która była w Laszkach, po prostu jak gdyby z tego aeroklubu zrezygnowaliśmy. Z kilku powodów, dlatego że władze, które są w tej chwili tam w aeroklubie, są typowo nastawione na komercję, na zarabianie pieniędzy po prostu, to raz. Druga sprawa, że tam są szybowce i głównie szkolą się tam ludzie na szybowcach i nasze parolotnie czy ultralekkie te maszyny, które my mamy, po prostu tam nie mają prawa bycia, bo nie mamy kiedy latać. Bo jeżeli są dni lotne, to oni korzystają i szkolą sobie pilotów na szybowce, a my wtedy no, nie możemy korzystać z tego lądowiska. Druga sprawa, tak samo i modelarze, którzy też tam byli, którzy też tam należeli, no po prostu odłączyliśmy się od tego aeroklubu, bo stwierdziliśmy, że po prostu tam nie ma miejsca dla nas. I dlatego chcieliśmy sobie gdzieś kawałek taki znaleźć, że tak powiem, kąta dla siebie, dla takiego mniejszego lotnictwa niż tam, gdzie jest w Laszkach prowadzone. Jeżeli chodzi natomiast o hangar, tak, owszem, chcemy, to nie będzie taki jak garaż na samochód, to będzie, chcielibyśmy taki około 30-metrowy szerokości i 20-metrowej długości hangar zrobić. Chcielibyśmy tam właśnie też, tak jak wspomniałem, część taką wydzielić dla pracowni modelarskich, tam gdzie po prostu mogliby sobie przyjść modelarze, nawet jeżeli są dni nielotne, to żeby mogli sobie coś tam pogrzebać, porobić. Drugą sprawą, tak jak mówiłem, zawsze można byśmy mogli połączyć tutaj nawet ze szkołą, z jakimiś tam zajęcia, które by się tam mogły odbywać i teoretyczne i praktyczne. Powiem tak, ja w tamtym dwa lata temu organizowałem na terenie Laszek Dzień Latawca dla Dzieci Niepełnosprawnych. Miało być to takie małe wydarzenie, okazało się, że zjechało się aż 200 osób niepełnosprawnych, głównie dzieci. No i organizowałem tam różne, były konkursy, były różne atrakcje takie związane wszystko z lotnictwem, ale pod kątem dzieci niepełnosprawnych. Także ja myślę, że też tutaj to jest, tym bardziej, że to jest w mniejszej skali, to dla mnie nie będzie jakiś wielki problem. Dlatego uważam, że no, ta nasza działalność, którą chcemy prowadzić, wydaje mi się, że po prostu każdy na niej skorzysta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Pan Cielec Grzegorz. Jestem za. Pan
Jakielaszek Andrzej. Za. Kowal Piotr za. Kopkowicz Daniel. Jestem za. Pan Kucza Jacek. Za. Pan Magoń Grzegorz. Jestem za. Pan Pieniążek Mariusz. Za. Szabowski Krzysztof. Za. I Glazarek Wojciech. Za. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rada Gminy Zarzecze podjęła wyżej wymienioną uchwałę 9 głosami za. Przechodzimy w takim razie do punktu 9. Dyskusja i wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie, ponieważ wczoraj miałem taki telefon od pana prezesa klubu sportowego z Żurawiczek. Myśmy się spotkali z panem wójtem, ja i pan radny Krzysztof Szabowski po takim spotkaniu, które odbyło się na terenie klubu w Żurawiczkach, z prośbą o podjęcie działań dotyczących szatni i doprowadzenia tej szatni, tego remontu, tak jakby już do zakończenia. Mam taką prośbę, ponieważ na tym spotkaniu rozmawialiśmy o tym i pan wójt na pewno zna temat, więc nie chciałbym tutaj, powiedzmy, opisywać go dłużej. Biorąc pod uwagę, że ten sam temat został poruszony w październiku roku ubiegłego, też było pismo pana prezesa klubu z prośbą o to, żeby ten remont dokończyć. Tutaj, tak jak mówię, pan wójt zna zakres tego remontu, więc nie będę się nad tym remontem rozwodził. Jest tylko taka prośba i pytanie prezesa, no również moje, kiedy ten remont będzie możliwy tak to doprowadzenia do zakończenia? Bo rozgrywają się odgrywki, przyjeżdżają tam faktycznie drużyny. No i fakt jest taki, że no jest to taki, jest to co bądź wizytówka, ale również ten remont nie został doprowadzony do końca. Bardzo proszę pana wójta o odpowiedź, czy po prostu jest taka możliwość, że no w tym roku udałoby się faktycznie te rzeczy, o których rozmawialiśmy na spotkaniu z panem wójtem, z panem Krzysztofem Szabowskim, czy jest możliwość doprowadzenia tego remontu w tym zakresie do końca. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tam jeszcze są inne tak jakby oczekiwania, ale, no ale też wiemy, że budżet ma pewne możliwości, więc prosimy tylko o to, o czym rozmawialiśmy na tym spotkaniu. Więc prosiłbym panie wójcie jakąś taką deklarację, czy faktycznie w tym roku będzie możliwe to wykonanie tego. I jeszcze jest jedna sprawa, jedna taka prośba. To tak też ja przejeżdżałem tą drogą dzisiaj wzdłuż tej nakładki nowo położonej na drodze powiatowej z Żurawiczek przez Łapajówkę do Zarzecza. Faktycznie fajna nakładka, odpowiednia głębokość rowów, ale spowodowane jest to tym deszczem, który był, że zaczyna się to tam troszkę tak jakby obsypywać. Jest prośba, żeby to zgłosić do powiatowego zarządu dróg, że jeżeli faktycznie będzie jakaś drugi taki deszcz, to może spowodować, że te obwarowania na tym rowie będą jeszcze większe, więc proszę też również o to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja mam dwa wnioski do pana wójta. Panie wójcie, zwracam się w imieniu mieszkańców przysiłka Piaśnik o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 na takiej wewnętrznej naszej gminnej drodze. To jest pierwszy wniosek. Mój drugi wniosek to jest taki, bardzo bym prosił o dokonanie niewielkich remontów i napraw chodnika przy naszej drodze gminnej w kierunku szkoły, bo jest tam uszkodzony i tego pasa asfaltu bezpośrednio przy chodniku. Zresztą pan wójt widział, bo był w tym miejscu, w jednym miejscu już jest taka dziura, że grozi ona, jak ktoś przyjedzie samochodem, to może się skończyć oberwaniem koła. To są dwa wnioski i jeszcze dwa takie mam pytania dotyczące zaległości. Panie wójcie, ja pismem z dnia 19 lipca tego roku prosiłem o dokonanie niezbędnych remontów rowów melioracyjnych. No jak wiemy, pogoda płata nam ostatnio figle i czasami mamy do czynienia z dość nieoczekiwanym wzrostem wód właśnie w tych rowach, które już dawno nie były czyszczone ani pogłębiane. No i grozi to podtopieniami, tak jak tutaj w tym piśmie, w tym wniosku pisałem. Dostałem odpowiedź, że do dnia 13 sierpnia, podpisane przez pana wójta, zostaną one
wykonanej. No i taką też odpowiedź przekazałem mieszkańcom. Bardzo bym prosił, żeby Pan się odniósł w tym miejscu do tego wniosku. I podobnie druga już zaległa, właściwie prawie dwuletnia sprawa, mianowicie chodnika przy drodze gminnej. 14 lipca w obecności pani wicewójt, pani wójt Kasperskiej i pana inspektora Bara odbyliśmy takie spotkanie z Radą Sołecką i tam zaznaczyliśmy sobie pewne działania zmierzające w celu realizacji tych zaległości z lat poprzednich i z tego roku. No i część tych zadań jakoś tam się udało nam zrobić, no ale mam tutaj protokół ustaleń, gdzie mam datę graniczną 30 sierpnia, że chodnik łącznie z tym zaległym i z tym planowanym na ten rok, bo tam mamy też środki zaplanowane, już jest sierpień, idzie jesień, ładną pogodę mamy już właściwie za sobą, że będzie wykonany. No i w tym zakresie nic się nie dzieje. Mieszkańcy właściwie ciągle przychodzą i pytają, co będzie. Mamy ze zbiórki starych przepustów gruz, który zalega na prywatnych posesjach i też ludzie przychodzą do nas, do radnych, do sołtysa, pytają, kiedy to zostanie uprzątnięte, bo już ponad rok, właściwie już drugi rok to będzie zalegało. Nie mówię o kocce, która jest złożona na parkingu przy szkole podstawowej. Zbliża się początek roku szkolnego, no wiadomo, tych samochodów dowożących dzieci będzie coraz więcej, więc bardzo bym prosił o odpowiedzi i na te dwa wnioski i na te wyjaśnienie tych dwóch spraw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam takie dwie sprawy dotyczące. Jedna sprawa dotyczy przejścia tutaj naprzeciwko osiedla w stronę parku. Czy nie dałoby się tego przebudować w taki sposób, żeby go po prostu podnieść? Spowodowałoby to zmniejszenie prędkości przez podróżujących, ponieważ znacznie zwiększył się ruch samochodów do sklepu Biedronka. To jest ewidentne i widać, po prostu ten ruch tam jest niesamowity, więc czy by się dało to tam po prostu... Tak, widzę, że są przebudowywane. Wiem, że na powiecie takie przejścia są wykostkowane. I druga sprawa to jest też tycząca sklepu Biedronka. Panie wójcie, ten chodnik, który jest wzdłuż szkoły rolniczej, on po prostu jest tak zaciemniony, że te światła uliczne, które tam są, które w ogóle nie dają światła na chodnik. Nie wiem, co z tym zrobić by trzeba było, ale po prostu tam jest tak ciemno, a po prostu ludzie chodzą do sklepu. No. I to po prostu, nie wiem, szkoda tych drzew wycinać, bo absolutnie dzisiaj się tych drzew nie wycina, ale jak to zrobić, żeby światło tam było, to też nie wiem. Ale warto by coś było zrobić, bo po prostu naprawdę jest tam ciemno. Sam szedłem spacerkiem i faktycznie... Jest po prostu ciemno, a szczególnie jeśli teraz na jesieni to już będzie... nie wiem, czy to na tym murku garaża są jakieś światła LED-owe zamontować i z jakimś tam solarem, czy jak tam, czy to... Nie wiem, ale pamiętajcie, to jest taka kwestia tego odcinka drogi właśnie tutaj. Ja myślę, że to przejście też spowoduje to, że... bo tutaj dojeżdżą do sklepu Piotruś Pan, więc tutaj wyjazd będzie też lepszy, bo wszystko oczywiście tutaj, jak już wspomniane zostało, ta prędkość jest tym dominującym, którym właśnie ciężko się jest jeszcze przestawić, że należałoby wyhamowywać i to, gdyby wszystko jechało z prędkością, która jest dozwolona przepisowo, nie byłoby problemu, ale nikt tego nie przestrzega. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. W imieniu mieszkańców, panie wójcie, chciałbym podziękować za przeznaczenie środków na przebudowę tej drogi, która już była dwa razy remontowana. No tam jest taki duży spadek, że to nie zdaje egzaminu to, co do tej pory było. No ale cóż, środkami czekamy na realizację. Dobrze. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Z mojej strony mam tylko takie pytanie odnośnie, kiedy w Kisielowie zaczną się prace odnośnie budowy chodnika. I teraz proszę pana wójta o odpowiedź. To może ja odpowiem na to ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o budowę chodnika w Kisielowie, będzie do połowy listopada wykonany. To wtedy ma też wykonawca
termin wykonania. Dobrze, na razie jest zatwierdzana dokumentacja projektowa. Jeżeli w odpowiedzi tutaj panu radnemu, szatnia w Żurawiczkach w miesiącu wrześniu będzie wykonana. Remont ten końcowy. Ja myślę, że tutaj też oczekiwania sportowców są bardzo duże i powiem szczerze, ta szatnia była od 20 lat nieskończona. Wiadomo, co w tym roku było zrobione. Mogliśmy kupić 20 litrów farby i pomalować to, ale wiadomo jak było. Wszystka, cała instalacja wewnętrzna była wymieniona, podbitka była wykonana, ale myślę, że tutaj też powinno być, tak jak pan prezes dzwoni, prosiłem do dzisiejszego dnia, nie otrzymałem, mówię, wybierzcie kolor na szatnie, szary, mówię, jaki szary, mówię, zróbcie zdjęcie, wyślijcie, nikt nie wysłał, tak samo jakiś pomoc przy sprzątaniu czy coś, zawsze jechała nasza ekipa, dlatego tak jak na wzór innych klubów sportowych czy Maćkówka widać tam zaangażowanie w ogóle, to ale tak jak powiedziałem, obiecałem, bo tam jeszcze ma być odpowietrzenie z 5 kominków zakupionych, w tym tygodniu będzie tam jeszcze montaż tego oświetlenia pod Towiatą, będzie to wykonane. Jeżeli chodzi o nakładkę tutaj, o drogę przez las, ja to widziałem, bo tam wiadomo, jest nowy nasyp, nowy kamień. Tam po prostu najechał tir. No i wiadomo jak jest, to tak jak z drogami scaleniowymi, że jeszcze to nie jest utwardzone. Ale tutaj mówię, chciałbym też podziękować panu staroście powiatowi za te dwa odcinki tych dróg, bo tam jest 200 km przez las miejscowości tutaj za rzeczy Żurawiczki. Było 700 metrów wykonane na drodze w pełnatyczach. Jest też wniosek złożony na przebudowę ronda. Z tym remontem chodnika tutaj, jeżeli chodzi o Maćkówkę, będzie to wykonane. Był też czas urlopowy. Części pracowników tutaj nie było i teraz praktycznie zleciliśmy tutaj, chcieliśmy zlecić chodnik w Zarzeczu ze względu na to, że pozostaje nam ta praca przy chodniku w Maćkówce. Też tu zakupiliśmy skoczka do ubijania, tak żeby już nie pożyczać z wypożyczalni, czyli jest na stanie i w przyszłym tygodniu wchodzimy tam w teren. A mówię tak, to też prosiłem na przyszłość sołtysów, że w związku z podziałem funduszu sołeckiego, no żeby jakoś patrzeć pod kątem takim realistycznym na wykonanie tych wszystkich robót, bo no każdy gdzieś tam poda określoną kwotę. Ja myślę tutaj pan radny w Maćkówce, była tam kwota, nie wiem, 4000 na oświetlenie. Wiadomo, ta kwota później wychodzi większa, każdy mówi, że niemożliwe. To tak nawet jak w Kisielowie na dociepleniu szatni była kwota 4000, chyba teraz kosztorys 17 wychodzi, dlatego prosiłbym ten, bo mówię, tam do jednej rzeczy jakoś można tamte środki dodać, a później jak się tam w kilku miejscowościach zbiera kilka tych inwestycji, to no trudno po prostu tutaj, jak wsiądziemy z panią skarbnik na te kilka pozycji od razu znaleźć te środki. Jeżeli chodzi tutaj o pana radnego Jacka Klucze, myślę, że zwrócimy się też do powiatu, bo to jest droga powiatowa. Jeżeli chodzi o ingerencję w drogę powiatową, no to wówczas no musi być komisja, nie? I dlatego mówię, czasem nie zgadzacie się z decyzją komisji, a myślę, że tutaj będziemy się starać, żeby też powiadomić sołtysów i radnych, żeby w tej komisji uczestniczyli. A myślę, z tym chodnikiem to gdzieś tam możemy jakoś wizję wieczorem zrobić, zobaczyć, co się uda zrobić, żeby poprawić te warunki, żeby było bezpieczniej. I ten rów we wrześniu też będzie wykonany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ja jeszcze ad vocem. Czyli rozumiem, że ten ruch będzie wykonany wtedy, kiedy będzie chodnik robiony, tak? Parka. No ja tu się nie zgodzę akurat z tym przeznaczeniem funduszu sołeckiego, bo my nic nie zrobiliśmy, tylko zastosowaliśmy się do sugestii pana wójta. Przekazaliśmy w tamtym roku 30 tysięcy złotych na materiał, bo tak pan wójt sugerował. W tym roku również przekazaliśmy 30 tysięcy na materiał, tak pan wójt sugerował, więc to nie są małe kwoty, bo za 60 tysięcy, zważywszy to, co pan wójt dzisiaj mówił, że zostanie 100 metrów chodnika chyba wykonane na ulicy Nadrzecznej za 30 tysięcy złotych, więc wydaje mi się, że to były bardzo racjonalnie środki wykorzystane, a co do oświetlenia tych 4 tysięcy, gdzie tam pan wójt nam powiększył jeszcze jedną lampę, bardzo dziękowałem, dziękuję jeszcze raz za to, udało się to zrobić, ale zawsze staramy się sugestii pana wójta słuchać, jeżeli chodzi o realizację zadań przeznaczonych z funduszu sołeckiego. Ja wiem, panie radny, ale kwestia była z tym chodnikiem. Ja wiem, że były w pierwszym roku środki przeznaczone na materiał, na ten chodnik, ale sytuacja była taka, że miał być chodnik obok rowu. Rów miał być odkryty i później sytuacja taka była, że ludzie jak zaczęli, mieszkańcy tam mówić, no to nie, bo wójt tak zadecydował, więc była też taka decyzja, że zakupiliśmy te rury, żeby stworzyć rów zakryty i chodnik z kanalizacją, a metr chodnika z kanalizacją już kosztuje prawie 1000 zł. Ale tak jak obiecałem, będzie to wykonane. Dziękuję. Owszem, panie wójcie, zgadzam się, ale to już była pana zmiana. My do sugestii spotkaliśmy się tam wraz z panem doktorem Barem i pan był, ustaliliśmy zakres. Jak pan wójt rozszerzył zakres, bo takie są środki budżetowe, możliwości budżetowe, z tego się cieszymy i dziękujemy, ale my tutaj akurat postępujemy zgodnie z sugestiami pana wójta, także proszę tutaj nie mieć do tego pretensji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Panie wójcie, jeżeli można jeszcze do tej szatni. Tam pracy jest naprawdę niewiele. Tam wystarczy dokończyć tylko to oświetlenie, tak jak pan wójt wspomniał. Tam jest wewnątrz, na zewnątrz, wymiana drzwi wewnętrznych, wentylacja, pomalować to od zewnątrz. No, jeszcze proszę o to zamontowanie tego WC zewnętrznego, żeby to było podłączone, bo stoi to, nie jest też podłączone. Jeszcze takie zapytanie z funduszu sołeckiego. Tam Żurawiczek zabezpieczone są środki na malowanie dachu na budynku remizy OSP. Kiedy to będzie wykonane? Dziękuję. Proszę bardzo. Wójcie, chciałem zapytać jeszcze taką rzecz, bo ekipa remontowa z urzędu gminy widzę, że rozchwytywana jest, a mamy most dziurawy i ten most ma być, drzewo przetarte ma być we wtorek. Mam obiecane, że będzie to szybko zrobione, bo po dziurawej drodze da się jeździć, a po dziurawym moście nie. Także liczę na to, że szybko to będzie zrobione. Dzięki. Dziękuję. Proszę. Jeszcze już ostatnią rzecz, bo wyleciała mi z głowy, a też mam sygnał od mieszkańców. Po ostatnich tych obfitych opadach droga koło posesji pana Miazgi, pan wójt kojarzy, bo pan na pewno tam był. Tam mieszkańcy bardzo proszą o utwardzenie. Podobno pan wójt z nimi rozmawiał. Ja mam tylko przypomnieć o tych obietnicach, o tych sugestiach, żeby tam jakoś poprawić ten standard. Rozmawialiśmy też wielokrotnie, że może przy scaleniach uda się to jakoś w należyty sposób wykonać, ale bardzo bym prosił, żeby o tym też pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie wójcie. Chodzi w Żurawiczkach, tam też było też rozeznanie chyba w sprawie wyłonienia tam wykonawcy, ale dodatkowo tam też sprawy wyszły, że trzeba po prostu naprawić też rynny, więc dodatkowe będą koszty. Ja tam mówię, prosiłem wcześniej, żeby sprawdzić, czy jaki stan jest dachu, nie miało być tylko wszystko w porządku, no ale wyszły to dodatkowe sprawy i tak jak mówiłem, w miesiącu wrześniu będzie zamontowana to WC, będzie zamontowane i będzie skończony remont tej szatni. Bo tak mówię, ja wiem, że z funduszu było 4 tysiące, a powiem szczerze tak, jak było w środku, to każdy widział na zdjęciach i tu nie jest koszt 4 tysięcy, tylko kilka razy większy, żeby doprowadzić stan budynku do
do takiej użyteczności prawdziwej. Dziękuję w takim razie, zamykam obrady 31. sesji Rady Gminy Zarzecze. Dziękuję Państwu.